To najbardziej jadowity pająk w Polsce. Jego ukąszenie nie należy do najprzyjemniejszych, a ból po nim jest porównywalny do bólu po urządzeniu szerszenia. Wbija się w czołówkę najgroźniejszych pająków w Europie. Niegdyś zamieszkiwał tylko południe naszego kraju, ale teraz się to zmieniło. Mowa tutaj oczywiście o kolczaku zbrojnym. Witam wszystkich serdecznie na kanale Na Tropie Przyrody. Dzisiaj będzie film na temat pewnego pająka. Zawsze są gady i płazy, ale dzisiaj przyjrzymy się pewnemu gatunkowi pająka. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj siedziałem sobie na swoim ogródku, cieszyłem się upałem i zobaczyłem pająka. Podszedłem do niego i od razu już wiedziałem, że to on. Kolczak zbrojny. Szybko pobiegłem po to pudełko i wziąłem go do domu na poczet filmu. Zacznijmy od tego, że jest to pająk, który widzimy, że przejawia agresję i lubi pokazywać ząbki. Dodatkowo jest bardzo szybki. Niektórzy hodowcy ptaszników nazywają go polskim murinusem. Co to murinus? Jest to Pterinochilus murinus, jakby to tak bardziej wydłużyć, czyli ptasznik słoneczny, bardzo agresywny i jadowity gatunek ptasznika. I bardzo szybki również. I co to ma do rzeczy? No bo kolczak zbrojny to najbardziej jadowity pająk w Polsce. No naprawdę, dzisiaj przygotujemy sobie dla niego pojemnik, właśnie już go przygotowałem w sumie. Właśnie możecie sobie go obejrzeć. Posiedzi ze mną parę dni. Spostrzegawczo już pewnie zobaczyli, że tutaj jest gniazdo jakiegoś pająka. I tak, to jest gniazdo tego kolczaka, ponieważ on wcześniej tam był. Tego pająka właśnie dzisiaj, jeżeli nam się uda, spróbujemy przetransportować sobie do tamtego pojemnika. Pająk naprawdę jest bardzo szybki i rozbiegany. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale zobaczymy. W każdym bądź razie tak. Samice gatunku kolczaka zbrojnego osiągają około 1,5 cm w długości ciała, samce 1,2. Samce mają troszkę większy rozstaw od samic, ale to dlatego, że mają po prostu bardzo długie nogi. Na właśnie filmie widzicie samca, ponieważ jest to już prawie że dorosły samiec i on raczej już długo nie pożyje. Pająki te rozpoczynają rozród jakoś w lipcu i wtedy składają kokony na łąkach. Ich biotop to właśnie głównie jakieś zarośla, łąki i ogólnie wszędzie, gdzie jest słońce. Dlaczego? Ponieważ są to bardzo ciepłolubne pająki. Kiedyś były tylko spotykane w południowej Europie, do Polski nawet nie dochodziły. Potem dostały się jakoś do Polski i były spotykane tylko w południowej Europie, w południowej Polsce. Natomiast ja spotkałem tego osobnika w zachodniej Polsce i nie jest to pierwszy osobnik, którego tam spotykam. Pająki te naprawdę unikają ludzi i nie trzeba naprawdę się obawiać ich spotkania. W przypadku spotkania należy zachować spokój i nie drażnić pająka. Ich jad jest naprawdę silnie toksyczny jak na europejskie pająki, ponieważ może powodować objawy zatrucia. Przeważnie jest to znaczne osłabienie organizmu, bóle głowy, podwyższona gorączka, plus do tego jeszcze wymioty. Objawy rzadko utrzymują się do 2 tygodni, chociaż zdarzały się takie przypadki, mniej więcej jakoś po tygodniu już ustępują. Pająk ten jest według mnie naprawdę ciekawym pająkiem i polecałbym się zagłębić w jego temat. Zrobiłem nawet kiedyś filmik o nim, ale stwierdziłem, że muszę zrobić taki remake, ponieważ był bardzo amatorski. Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego, pająk rozpoznał swój oprzęt i od razu wszedł do niego, bo chciał go odbudować i z powrotem w nim zacząć mieszkać. Ciekawa sprawa, bo raczej pająk by nie wchodził do obcej sieci, więc musiał rozpoznać taki obszar. Jego jad jest naprawdę bardzo mocny i jest śmiertelny dla owadów. Ukąszenie jest po prostu bardzo bolesne i podobno eksperci twierdzą, że to jest pająk, który potrafi najmocniej ugryźć ze wszystkich pająków w Polsce. Pająk ten ma wielkie szczękoczułki, które są schowane, ale kiedy się denerwuje, pokazuje je nam. Naprawdę pająk jest bardzo rozpowszechniony w Europie Południowej, mniej w środkowej i wschodniej też jest trochę rozpowszechniony, ale najbardziej dominuje właśnie w Europie Południowej, ponieważ tam jest bardzo ciepło. Jest to mimo wszystko ciekawy pająk i naprawdę nie powinno się go bać. W przypadku ukąszenia lepiej zgłosić się do lekarza, bo on może wam jakieś środki przeciwbólowe zlecić lub po prostu doradzić, co byście musieli zrobić, żeby uniknąć nieuniknionych szkód. To by było na tyle. Taki szybki opis kolczaka zbrojnego. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I no, uważajcie na siebie i ten. I mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. Dziękuję.
żegnam was. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I no w sumie nic, jeżeli będę mówił. Cześć.